dziesiątki! Na ziemię! Na ziemię! Cholera! Gówno widzę! Coś nadjeżdża! Pojazdy wroga! Jadą szybko w naszą stronę! Rany boskie, tu jest jeszcze gorzej! To jest praca z mikrofonem, to jest praca w pewnym sensie dubbingowa, no bo do części przynajmniej materiału jest obrazek i można się już, no właściwie tak jak w filmie, pobawić z podkładaniem dźwięku wyraźnie pod postać, którą się gra, ale dużo jest też jakby tego spektrum wyobraźni, to znaczy ja muszę sobie wyobrazić, znając historię całej gry i mniej więcej przebieg poszczególnych scen i zdarzeń w grze, muszę sobie tę całą przestrzeń, zwłaszcza na przykład w grze wojennej, to jest tu i tu się strasznie uruchamia wyobraźnię, dlatego że trzeba sobie wyobrazić w głosie, że nie wiem, że jest ostrzał, że się leci helikopterem, że właśnie przez ten helikopter przeleciała rakieta, że ktoś jest na kogoś wściekły. No, sytuacje ekstremalne, czyli takie, jakie są na polu walki. No, nie wiem, że dlatego zapraszają mnie do tych gier, że grałem w filmach wojennych i gram, że coś tam z tego klimatu kumam. Także to jest bardzo specyficzna praca, ale ona też daje bardzo, bardzo dużo takiej satysfakcji. No, jeśli się później ogarnie to wszystko, sztab ludzi pracujący nad grą sklei to wszystko i nagle widzi się ten produkt, prawda, droga od mnie samotnego, siedzącego w studiu z tekstami i z wyobraźnią do całego obrazu, fantastycznego obrazu, całego działania w grze, zwłaszcza jeśli to są działania właśnie takie balistyczne, duże, batalistyczne, duże, no to jest duża frajda. Trzymajcie się. Przyjąłem, Arpanioł. Trzymamy się. Ja myślę, że to jest tak jak ze wszystkim w aktorstwie. Trzeba dużo obserwować, dużo brać z takiej, ja to nazywam biblioteką aktorską, to znaczy ja widzę jakieś typy żołnierzy, typy ludzi, czasami to widzę w dobrych filmach i to sobie zapamiętuję, te pewne zachowania takich żołnierzy, sposób mówienia i tak dalej, i to potem, ja nawet nie wiem jak te moje pliki się uruchamiają i tam zaczynając grę. Jest jeszcze coś takiego fajnego, że jak się zaczyna grę, to ja to nazywam takim macaniem się z postacią. To znaczy, to nie jest tak, że ja jestem przygotowany, wchodzę do studia, drzwi się zamykają, ja robię klik, pstryk i nagle staję się tą postacią i już na stówę wiem, że to tak będzie. Czasami pierwsze wave'y, które się nagrywa, pierwsze jakby zdania, one mi uświadamiają, znaczy powoli się wgrywam w tę postać. Na przykład po jakimś czasie, po kilku godzinach nagrania, ja wtedy już wiem na pewno, że ten facet tak mówi, ten facet tak powinien się zachowywać z taką siłą głosu, czy taka interpretacja. To było naprawdę piękne! Dziękujemy!